Zgrupowanie w Wodzisławiu Śląskim powoli dobiega końca. Jak przepracowaliście te ostatnie dni, na czym głównie tutaj się skupialiście? Skupialiśmy się głównie na aspektach drużynowych, przynajmniej w moim roczniku. Praca była bardzo ciężka, po 2 treningi dziennie przy takich warunkach pogodowych naprawdę dało się odczuć. Baza świetnie zbudowana, mieliśmy też tutaj baseny dostępne na regenerację, także chłopcy wytrzymali to bardzo dobrze i cieszymy się jednak, że dobiega ten obóz już końca i czas na zasłużony odpoczynek będzie po powrocie na pewno. Masz tutaj okazję współpracować z bardzo młodym rocznikiem. Jak z nimi się współpracuje, jak jest ich filozofią gry? Oni łapią te poszczególne już schematy taktyczne, czy bardziej na razie to jest tylko zabawa z piłką? Myślę, że etap zabawy mamy już za sobą. Skupiamy się już teraz na wyprowadzeniu piłki. Staramy się to robić gdzieś tam od własnej bramki. Myślę taka, żeby tych piłek nie wybijać, starać się grać w tą piłkę. Aspektów tych taktycznych, typowych schematów rozegrania nie mamy. Staramy się bazować na inteligencji zawodników, na tym, żeby oni sami podejmowali decyzje na podstawie tego, co widzą na boisku. Jaki ogólnie jest potencjał tego zespołu? Jakie twoim zdaniem są jego takie największe atuty, a też gdzie są największe rezerwy, nad czym głównie musicie pracować? Myślę, że nad łapaniem przestrzeni to na razie nam najgorzej wychodzi. Uważam, że potencjał tego zespołu jest bardzo duży, ale musimy być świadomi, że tej pracy przed nami również jest bardzo dużo. Wiemy, nad czym mamy pracować i myślę, że z podniesioną głową przez dalszą część sezonu będziemy pracować. Jak jest potencjał, jeśli chodzi o integrację? W pokojach jest cicho, głośno. Często trenerzy muszą wchodzić, pukać do tych pokoi. Czy tutaj młodzież jest bardzo zdyscyplinowana? Oczywiście bywa różnie, natomiast ta grupa, mówię, jest bardzo fajna i nawet gdzieś tam rozrabiają to raczej w taki pozytywny sposób. Nic nie psują, nic nie niszczą, pełny szacunek do siebie. A to, że to są dzieci, to wiadomo, że trochę rozrabiać muszą, ale wszystko cały czas w pozytywnej kwestii. Tutaj na pewno macie sporo atrakcji. Jest tak, że po treningach z reguły wszyscy wchodzą do pokoi, spoglądają w telefon, czy raczej ten telefon leży gdzieś z boku, bo tutaj na tyle dużo jest tych atrakcji, że korzystają z tego i wieczorem już o niczym innym nie marzą, jak tylko o śnie. Telefony zdecydowanie tutaj staramy się ograniczyć. Jest tu tyle naprawdę atrakcji, tak jak już wspomniałeś, że te telefony nie są nam aż tak potrzebne. Mamy na obiekcie basen. W pobliżu są go-karty, mamy też również dostęp do kręgli. Myślę, że tutaj te telefony idą w odstawkę, służą tylko do kontaktu z rodzicami.